Szachista przegrał partię w zaledwie 3 posunięciach, a partia miała taki przebieg. Co tutaj się odwaliło? Otóż w tej partii po hetman d5 biały chciał zagrać skoczek c3, ale niechcący złapał gońca i przestawił go na pole c3. A w owym czasie zasady były takie, że jeżeli wykonałeś nielegalne posunięcie, nawet niechcący, no to wtedy musiałeś za karę wykonać jakiś legalny ruch królem. A jedynym legalnym ruchem było król e2, co zaowocowało hetman e4 z matem.